No coś wspaniałego to, że mogę mieć ten medal i myślę, że nacieszę się nim dopiero w momencie, gdy będę miał troszeczkę więcej spokoju. Dla mnie inspiracją kiedyś był też Robert, to, że zdobywał tyle medali. Myślę, że cała Polska gdzieś żyła tymi startami, zwycięstwami, więc mam nadzieję, że historia lubi się powtarzać i chciałbym też być inspiracją dla innych i wiem, że już jestem, bo wiele osób do mnie pisze z całego świata, że jestem dla nich właśnie taką motywacją, że można to zrobić, że teoretycznie osoba, na którą nie stawiano, zdobyła Mistrzostwo Olimpijskie i tak naprawdę jedna z największych zaskoczeń tych igrzysk. Więc trenerzy, zawodnicy, wszyscy się bardzo cieszą, no, razem ze mną. Moim marzeniem od dziecka, które sobie gdzieś tam postawiłem, mając chyba 15 czy 16 lat na treningu, pamiętam dokładnie ten moment i to zawsze mi towarzyszył, że chcę wygrać igrzyska. Oczywiście, realnie patrząc, no jest to coś, na co musi się złożyć bardzo wiele czynników, więc tak, ja w to wierzyłem, ale oczywiście była ta niepewność. I realnie sobie zakładałem, jadąc na igrzyska, że chciałbym być w pierwszej dziesiątce bądź ósemce, gdzie wiele osób tak naprawdę już troszeczkę podchodziło do tego z taką nawet kpiną, że gdzie ja tam w ogóle tak wysoko mierzę. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to ja się nie myliłem. Gotowa recepta, oczywiście. Pracować, nie poddawać się i znaleźć sobie coś, co się lubi i kocha, bo wtedy te treningi nie męczą tak bardzo może, bo jednak odnajdujemy w tym radość, więc przede wszystkim pracować systematycznie i nie poddawać się i wierzyć w siebie. Radość ogromna. Jak rano tutaj przyjechałem na uczenie, to właściwie nie było osoby, która nie żyła tym i właściwie dalej tym wydarzeniem żyjemy, ponieważ tego typu wielki sukces zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Mamy tylko nadzieję, że Dawid będzie nadal tak intensywnie trenował, co nie wątpię, bo teraz to podkreślił, i że na kolejnej olimpiadzie w Paryżu już za 3 lata powtórzy swój sukces już na innym dystansie, ale myślę, że to złoto jest w jego zasięgu i myślę, że teraz już jeszcze bardziej doświadczony w tym zakresie zawodnik da z siebie wszystko i myślę, że Politechnika Opole i nasze państwo będzie miało z tego wielką satysfakcję, dumę i radość. Spotkanie z panem Dawidem Tomalą było bardzo ciekawe. Pan Dawid jest bardzo spokojnym, wesołym człowiekiem, zdystansowanym do swojego sukcesu, a jednocześnie pokazującym, że rzeczywiście wierzył w siebie, ciężko pracował i na ten medal zasłużył. Więc myślę, że jest świetnym przykładem dla nas wszystkich, że warto się starać, warto wierzyć właśnie w siebie, warto realizować swoje marzenia i poświęcać się ich osiąganiu, bo wiara w siebie, ciężka praca i determinacja rzeczywiście pozwalają na zdobycie złotego medalu. Więc myślę, że jest to świetna inspiracja dla wszystkich studentów i również nas, naukowców i pracowników Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska jest odmieniana teraz przez wiele przypadków, zawsze przy okazji wymieniania nazwiska złotego medalisty olimpijskiego. No i na pewno trzeba to wykorzystać. To jest tylko dowód na to, że trzeba dawać ludziom szansę i wierzyć w nich, bo w najmniej spodziewanym momencie mogą zaskoczyć i stanąć na najwyższym stopniu podium.